Cześć, dziś odcinek o błędach, które moim zdaniem nie do końca są błędami. Być może puryści językowi dostaną zawał, gdy obejrzą ten materiał, ale dziś no, nie jestem w stanie z całą stanowczością powiedzieć, to jest błąd i tych form należy unikać. Czasem ustalenie tego, czy coś jest poprawne, czy nie, jest trudnym zadaniem. Zaraz sami się o tym przekonacie. Zacznę od sformułowania: doedukuj się. Zapisałam je drukowanymi literami, bo bardzo często ono pojawia się w internecie, kiedy toczy się dyskusja i ktoś komuś wytyka brak wiedzy, brak odpowiedniego wykształcenia. Ja to zawsze właśnie czytam takim tonem: Doedukuj się! Tylko ze słowem doedukować mam mały kłopot. Nie mogę znaleźć go w słownikach. No nie ma go tam. Moją relację z tym słowem idealnie oddaje ta krótka wymiana zdań, którą znalazłam na pewnym forum dyskusyjnym. Doedukowany piszemy razem czy osobno? Właśnie szukam. Ja też wciąż szukam, tyle że tego słowa w słownikach. Swoją drogą to odrobinę zabawne, że ktoś komuś wytyka brak wiedzy, używając słowa, którego w tej wzorcowej, starannej polszczyźnie nie ma. No właśnie, ale czy w takim razie tego słowa nie ma w ogóle? No... Jest! W Narodowym Korpusie Języka Polskiego są przykłady użycia tego słowa w prasie i na forach. W internecie mamy mnóstwo dowodów na jego istnienie. Zatem to słowo w języku występuje. Czy łamie zasady gramatyczne języka polskiego? Skoro mamy takie formy jak doszkolić się i douczyć się, to dlaczego mamy walczyć z doedukować się? Ja nie widzę powodu. Oczywiście mogę mieć swoje osobiste preferencje i je mam, nie przepadam za tym słowem. Ale nie zamierzam z nim walczyć, bo to nie ma sensu. Ktoś powie: Ale po co nam to, skoro mamy douczyć się? Widocznie ludzie potrzebują też formy doedukować się, zwłaszcza w trybie rozkazującym, czyli doedukuj się. Brzmi to mądrzej, mocniej niż zwykłe doucz się. Skoro chcę komuś pokazać swoją wyższość, to chcę ją też wyraźnie zaznaczyć w warstwie językowej. Doedukuj się, wychodzi naprzeciw tej potrzebie. Czy to dobrze? Niech każdy odpowie sobie sam. To teraz wszem i wobec. Wzorcowa forma to wszem wobec, bo oznacza to do wiadomości wszystkich, wszystkim obecnym, a nie wszystkim i obecnym. Już ze dwa razy o tym mówiłam, mówiąc inaczej. Jednak kiedy opowiadam o tej wzorcowej formie znajomym, bliższym, dalszym, bardzo często ludzie są zdziwieni, zaskoczeni. Myślę więc, że forma wszem i wobec już tak zakorzeniła się w świadomości Polaków, że bardzo trudno będzie nam ją wyplenić. I chyba na tym etapie naszego życia nie ma to większego sensu. Pewnie znów poryści językowi w tej chwili zaczynają sobie rwać włosy z głowy, ale jeśli chcemy podchodzić do języka w rozsądny sposób, pamiętając, że jest to żywatkanka, która się zmienia, to według mnie powinniśmy w tej kwestii wyluzować. W słownikach jest różnie. W niektórych znajdziemy informację, że wszem i wobec to błąd, w innych, że to wariant, bez wzmianki, że to wariant niepoprawny czy coś w tym rodzaju. Ja to widzę tak. W sytuacji oficjalnej, kiedy posługujemy się językiem wzorcowym, pięknym, kwiecistym, lepiej mówić wszem wobec. W sytuacji nieoficjalnej, kiedy możemy sobie pozwolić na większą swobodę językową, forma wszem i wobec nie powinna nikogo urazić ani zaniepokoić. Nikt nas nie powinien za to krytykować i krzyczeć, doedukuj się. Mówimy wszem wobec. Tak to widzę. Kolejna sprawa, drodzy drogie. Zamiast drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, po prostu drodzy drogie. W poradni językowej we wpisie z 2010 roku ta forma została uznana za niepoprawną i rażącą, choć nieco mniej rażącą niż skrót szanowni. To teraz fragment tego wpisu przeczytam. Rozpoczynanie e-maili od zwrotu do adresata drodzy lub szanowni, zwłaszcza tego drugiego, jest w dużym stopniu niestosowne. Świadczy wprawdzie o tendencji do skrótu, która jest charakterystyczna dla współczesnej polszczyzny, jednak w podanym kontekście jest nie do zaakceptowania, dlatego że spośród nagłówków listowych tylko formy kochani, kochana, kochany oderwały się od wyrazów określanych, np. rodzice, i są używane samodzielnie. Tak jak wspomniałam, ten wpis jest dłuższy, ja przeczytałam tylko fragment. Jeśli chcecie przeczytać całość, to link do tego wpisu jest w opisie pod filmem. Kiedy to przeczytałam, uznałam. Jasna sprawa, ale kilka dni później porozmawiałam ze swoim kumplem, który wykłada na uczelni i on powiedział, że używa skrótu DRODZY DROGIE, bo jest to forma inkluzywna. DRODZY DROGIE oznacza bowiem drodzy studenci, drogie studentki i drogie osoby studiujące. Ha! No widzicie? W takiej sytuacji warto zadać sobie jedno pytanie. Co jest ważniejsze? Zasady językowe czy potrzeby emocjonalne ludzi. Może Was zaskoczę, ale często wybieram to drugie. Tyle, że wszystko zależy od rejestru i sytuacji. Już tłumaczę o co chodzi. Profesor, doktor do swoich studentów może napisać: Drodzy drogie. Raczej nikt nie poczuje się urażony. Ja też mogę napisać: Drodzy drogie, pisząc do Was, moich odbiorców. Raczej nie dostanę wiadomości, w której ktoś napisze, jak bardzo go to zraniło. Kiedy jednak nauczyciel pisze do rodziców, lepiej, żeby użył formy Drodzy Rodzice. Lepiej, żeby z tego skrótu zrezygnował. Wtedy jest pewność, że każdy będzie zadowolony. Czujecie, o co chodzi, prawda? Moim zdaniem, w komunikacji bardzo często należy kierować się inteligencją emocjonalną. Takie jest moje zdanie. Jestem ciekawa, co wy sądzicie na ten temat. Przedostatnia rzecz to pleonazmy i tautologie. I jest to dość zabawne, bo jeszcze kilka lat temu była to dla mnie kwestia dość jednoznaczna. Jeśli coś jest pleonazmem lub tautologią, to, z drobnymi wyjątkami, należy tego unikać. Nigdy nie przeszkadzały mi sformułowania takie jak kopnąć nogą, cięta riposta, stać w miejscu, tylko i wyłącznie, reszta – aut. To tylko i wyłącznie też broni się tym, że dzięki temu tautologicznemu sformułowaniu możemy wyrazić się dobitniej. Samo tylko i samo wyłącznie nie brzmi tak mocno, tak dobitnie jak tylko i wyłącznie. Czyli znów potrzeba emocjonalna została uznana przeze mnie za ważniejszą od zasady gramatycznej. I ostatnio tak samo traktuję połączenia typu wciąż trwa, trwa nadal. Dawniej to były dla mnie pleonazmy i krzywiłam się, gdy słyszałam, że padają one z ust dziennikarzy pracujących w telewizji. Zaczęłam zastanawiać się, co się takiego dzieje, że jest to tak powszechnie popełniany przez nich błąd. Doszłam do tego, że być może chodzi o to, że kiedy mówimy, że coś trwa, to nie do końca wiadomo, kiedy to się zaczęło. Na przykład, koncert Maryli Rodowicz trwa, wszyscy świetnie się bawią. No i nie wiadomo, czy ten koncert zaczął się godzinę temu. 5 minut temu, kiedy zaś powiemy koncert Maryli Rodowicz wciąż trwa, najprawdopodobniej oznacza to, że leci już druga godzina, a Maryla dalej ciśnie. Tak samo jest z akcją ratunkową, z obradami sejmu, z meczem i tak dalej i tak dalej. Tak to widzę. Jeśli według was chodzi o coś innego, jest to czymś innym spowodowane, napiszcie o tym w komentarzach. Na koniec krótko o być czuć się zaopiekowanym. W tamtym roku nagrałam o tym materiał, powiedziałam, że gramatycznie to się nie spina, bo przecież nie mówimy. Kino jest przeze mnie zainteresowane, ale gdzieś przeczytałam, że pewien językoznawca już teraz nie pamiętam który, powiedział, że widocznie w Polakach jest tak silna potrzeba, żeby ktoś się nimi nami zaopiekował, że znalazło to swoje odbicie w języku. Stąd ta innowacja językowa. Trochę na prawach żartu językowego w postaci byci zaopiekowanym. No i okej, okay. mnie to w sumie przekonuje. Nie będę z tym walczyć, tym bardziej, że już kilka razy w swoim życiu czułam się zaopiekowana. Co prawda, w tamtym materiale powiedziałam, że nie będę tego używać, ale niestety nie udało się. Niczego jednak nie żałuję historia nas osądzi. Na tym kończę, nawet muszę, bo zaczęli kosić pod moim blokiem. Trzymajcie się ciepło. A i koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tych błędach. Trzymajcie się. Pa. To teraz szybko suchar, bo chwilowo nie koszą. Dlaczego żółw poszedł na koncert? Bo wstęp był wolny.